Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Kasior, to jest pierwszy odcinek z nowej serii na kanale i wy już widzicie co to jest The Long Dark. Tak wiem, długo tego nie było, ale wracam. Wracamy do The Long Darka ze streamami, codziennie wieczorami, 19-20 mniej więcej, przypominam, na YouTubie, może na Twitchu w przyszłości też. A teraz zaczynamy serię z dodatku Tales from the Far Territory. Moi drodzy, dodali bardzo dużo od ostatniego mojego filmu i od ostatniego streama, a grałem ostatnio z rok temu, więc dosyć dawno. Zobaczymy sobie, co dodali, czy jest to fajne. W sumie już widziałem to na streamie, więc ktoś, kto był, może wiedzieć, ale jeszcze nie odkryłem wszystkiego. Tak więc stwierdziłem, że podoba mi się to, co dodali teraz i chcę wam to pokazać na serii, tak więc serdecznie zapraszam do oglądania. Gramy sobie na intruzie oczywiście. Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Starałem się to jakoś tak ustawić, żeby było dobrze, ale zobaczymy po pierwszym odcinku. Nie wiem, że będę troszkę głośniej mówił. Wybieramy intruza. Na streamie gramy na prześladowcy. Zobaczymy sobie różnicę, jak to wygląda w stosunku do przedmiotów i podobnych rzeczy. I wybierzemy sobie teraz dwie najważniejsze rzeczy, czyli to i to. Plus 2 to temperatury powietrza i zużywamy 10% mniej kalorii. Myślę, że są dwie najlepsze rzeczy na intruza. Chyba tak. Dobra, zacznijmy. Będzie to oczywiście seria bez cięć, tak jak to było wcześniej, bo z cięciami chyba ogląda się to słabo. Tak, sami mówiliście. YouTube, seria, nie, intruz. O, zaczynamy. Oczywiście mam kawkę, jesteśmy przygotowani. I tak jak kiedyś bez żadnego montażu, nagrywam i przeciągam wam na YouTube'a. I filmik będzie gotowy, czyli codziennie będziemy sobie takie 30-40 minut rzucać odcineczka. Myślę, że wam się spodoba. Dobra, ja jeszcze pozwólcie, że ściszę sobie tutaj grę. Wiecie, jeszcze nie da się escape'a kliknąć, już widzę gdzie jesteśmy. Co mnie troszkę martwi, ale... ale damy radę. Zapomniałem, że na intruzie nie da się wybierać lokalizacji, gdzie zaczynamy. No, zobaczymy. Może będzie dobrze. Ściszmy sobie do 50%. Potwierdź. I zaczynamy. Jesteśmy na Blackrock. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest, Blackrock. I stąd muszę się jakoś przedostać na lotnisko. Sprawdźmy na mapę świata. Blackrock. Czy stąd było przejście z Doliny Spokojnej Rzeki? Cholera, nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam, skąd się przechodziło na nowy region. Region, świat. No lipka, nie pamiętam. Gotowanie. O, jest tyle rzeczy to dodali, że... naprawdę, moi drodzy, wszystko przed nami. Dobra, zacznijmy, bo tutaj nie ma co się opierdzielać. Zbieramy kamyki, zbieramy jakieś te pałki. Pałka wodna, kolby pałki. Już nam jest zimno. I tu mamy chyba nową rzecz. Korzeń łopianu. A, potrzebuję nóż, siekierę lub łom. Dobra. Na razie się na tym jedzonku nie skupiam. Jest która godzina? Idealna na start, tak więc biegniemy. Patyczki oczywiście wszystkie sobie zbieramy. Powiem wam, że brakowało mi tej gry. Oje, brakowało, ale czekałem aż wyjdzie cały dodatek w pełni. Niestety się jeszcze nie doczekałem, to jest chyba 4 z 6 części, czy 5 z 6 tego dodatku. No i zobaczymy, co jeszcze dodadzą, ale brakuje mi kilku rzeczy. Wiem, że dodali takie rzeczy jak termos, sanki, gotowanie, ptaki latające, które, na które można polować. No spory tych rzeczy, powiem wam, dodali, więc wszystko wam tutaj spróbuję pokazać i odkryć z wami resztę, których jeszcze rzeczy nie odkryłem. Jest nowa lokacja, poza lotniskiem i tym miejscem przed lotniskiem. Są nowe animacje. No trochę tego jest. Pojedźmy sobie na górę. I co, idziemy chyba do Blackrock samego, co? Jakoś tak ostatnio, za każdym razem jak zaczynamy intruza, to pojawiamy się na tym Blackrock. Nie będę tu kombinował, mógłbym pójść w lewo i jeszcze do tej szopy zawitać, ale tam dużo wilków często się pojawia, więc idziemy wprost do Blackrocka, potem się zastanowimy co dalej.
Dopiero jak będę miał jakąś pochodnię, żeby bronić się od wilków, to... Twoja pierdolę. No to tu się zacznie ciekawie, moi drodzy. Czy to będzie nasz koniec już? Ledwo zaczęliśmy, już mamy kończyć. Moi drodzy, ja tych wilków tu nie chcę. No to będzie skomplikowane, żeby teraz przebiec stąd do Blackrock. Mogę wykombinować tak, że uciekniemy od nich jakoś tamtędy. Jeszcze troszkę temperatury mam. Zobaczmy, co ja mam w ogóle w plecaku. Może odejdą chociaż kawałek. Ojejaj, no kamieniami to ja niestety nic nie zrobię. Nie mamy nic kompletnie. Chyba musimy wysiąść. Pobiec na ten mostek. Nie wiem, czy one na most wchodzą. Ewentualnie wykorzystamy nasze umiejętności koźlicy górskiej i zeskoczymy. Dobra. Biegiem. Na pewno nas któryś dziabnie. Ale może nie dziabną nas dziesięciokrotnie, tylko raz. Przebiegniemy tędy. Na pewno będą nas gonić jeszcze. Biegnij, biegnij, biegnij. Czy ja tu wejdę? Jak tak, to... to będzie dobrze. Chyba nie. Idą za nami? Tam się jakby zblokowało... Nie, nie blokowało się na tym moście. O cholera. Wejdziemy tu na górę. Damy radę jakoś. Już nam zimno jest mocno, ale... no spokojnie, zrobimy to. Jeszcze tu nie wbiegły, więc... jest dobrze. Dobra, i zaczynamy tryb koźlicy górskiej. Okej. Dobra, poszły sobie. Zgubiły nasz drop. Troszkę mi zacina, nie wiem dlaczego. Ale to pierwszy odcinek, wiecie, że muszę wszystko dopracować. Nagrywam trochę inaczej niż zwykle. Stawiłem wam tutaj kamerkę po lewej stronie, żebyście widzieli moje reakcje. Jak na streamie. Dobra, musimy poczekać, aż one odejdą i pójdziemy sobie może w tamtą stronę w takim razie. Do tej szopki. Powiem wam, że dziwnie mi się nagrywa po roku i po tym, jak ostatnio nagrywałem tylko... co to za łania jakaś? Ostatnio nagrywałem tylko Rasta, który jest no dosyć szybką grą. Ciągle się dzieje, jest akcja i ciągle były cięcia, a tutaj... jak mam taki moment, że nic nie mówię, to tak dziwnie się czuję, bo mam takie, muszę to wyciąć. A muszę wrócić do tego właśnie, że warto czasem troszkę pomilczeć w tym nagraniu. Węgiel, gotowa podpałka. Dobra, tu mamy ognisko. Mamy zapałki, ale super, przewody. Poszukajmy tu szuflady, zaraz rozpalę, więc będziemy mieli pochodnie, to już... też pójdzie z górki. Nie, tu jeszcze nie chcę. Paliwo, super, kanister cały. Tu nie ma nic, tu jest sianko do spania, ale... tak tu nie będę spał, weźmy drewno. Okej. I tu już wszystko sprawdziliśmy, tak? Dobra, to rozpalmy sobie to. I mam nadzieję, że się uda. Nie mam żadnej... patyk jest najlepszą opcją, ale z paliwem sobie podpalimy, żeby nie stracić tego przypadkiem. Rozpal. Pyk, no i dobra. Nie wiem, czy to się zbugowało, czy co, ale... dobra, dodamy węgiel. Ale ciągle mamy ten pasek z wilkami. Dziwne. Czy ja mam jakąś puszkę w ogóle? Tak, mamy puszkę, można sobie wodę przygotować. Okej. Czy temperatura rośnie? Rośnie, perfekcyjnie. Podnie sobie zaraz weźmiemy. Tworzenie, to można tworzyć na przykład takie strzały z patyków po prostu. 5 patyków i piórek. Ale to później. Na razie się tym nie zajmujemy. To trzeba jakiś nóż albo cokolwiek takiego, więc to odpada. Nie planuję na tą serię na razie żadnego 500 dni, 100 dni, 1000 dni czy 10 dni. Po prostu będziemy sobie grali. Co będzie, to będzie. Chcę odkryć wszystko, co jest w nowym dodatku i wszystko, co będą na bieżąco dodawać do niego, bo z tego co wiem, nie trzeba nowego save'a robić po tym, jak dodadzą coś do gry. Czyli załóżmy, dodadzą pantery, to one aktualizuje się ten nasz świat i te pantery po prostu się zaczną pojawiać jakoś tak. Dobra, troszkę te FPS-y coś spadają, więc dajcie mi sekundę, ja tą jakość jednak zmienię na
ultra, ale bez tych pasków na maksa wszystkich w prawo. Albo no, może nawet na wysokie, to i tak nie będzie różnicy, a chcę, żeby to chociaż w pierwszym odcinku działało dobrze. Nie, to coś jest z ustawieniami mojego nagrywania w takim razie, bo tutaj nagle wygląda, jakbym miał bardzo mało klatek, więc to nie ma znaczenia co do jakości. Ustawimy na ultra i wrócę do tego, co było tutaj wcześniej. Albo z tą lokacją jest coś nie tak, albo z tym domkiem, bo przed chwilą jak tutaj łaziłem po górach, to już było dobrze. Wam, że dziwne. Dobra. Mam nadzieję, że się nic nie popsuje, ale kliknę Alt-Enter raz i drugi raz. Czasami to pomaga w grach. No nie w tym przypadku. Niech tu nasz śnieg się robi, a ja sobie zerknę w ustawienia, pozwólcie. A gra się zatrzymuje wtedy, okej. Okay. No nieważne, pierwszy odcinek u was to będzie płynnie działało. Bo nagrywam w 60 klatkach, więc po prostu mój podgląd jest psuty. Ale dobra, wróćmy już, wczujmy się w grę. Tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek taki troszkę konfiguracyjny. Potem wrócimy do tego całego klimatu. 20 minut jeszcze musimy poczekać. Akurat się ogrzejemy, tu zostało 44 minuty. To ja jeszcze coś dodam i tak. Chociaż jedno drewienko. Przyśpieszmy sobie tą wodę. Nasza postać się ogrzała i chciałbym mieć litr chociaż przy sobie, więc... Jeszcze raz. Okej. Okay. Płonąca beczka, przestało wiać. Poczekamy jeszcze 20 minutek. Zbieram to wszystko. Nadal niby wilki nas gonią, więc coś jest nie tak. Dodam sobie jeszcze jedno z odzysku drewienko tutaj. No i bierzemy pochodnię. Jedna pochodnia. No, ta jest niestety słaba, to ją wrzucę. Druga jest bardzo dobra. I ostatnia. No, troszkę słabsza, ale niech będzie. Dobra, no i z tą pochodnią idziemy dalej. Już chyba nie ma żadnych przedmiotów z tego, co kojarzę. Chyba nie. Nie, tu już nic nie ma. Dobra, no to ruszamy. Nawet tą dziką różę sobie zbiorę. I teraz można tutaj gotować, przyrządzać sobie różne potrawy, więc pewnie będziemy mieszać niektóre... O, ptaki przyleciały. Niektóre rzeczy ze sobą. To zobaczycie później, jak to gotowanie wygląda, bo ja jeszcze go nawet kompletnie nie znam, więc wszystko przed nami. Zbieramy patyczki oczywiście. Zbieramy również, jak to się nazywało? Brodaczka, tak? I z trzech brodaczek robiliśmy taki jakby antybiotyk. Żeby nie nosić całej butli ze spirytusem do odkażania się ewentualnie. Nie, nie gaś tego przypadkiem. Okej. Okay. To już mamy. Na razie jest nam w miarę ciepło, więc na spokojnie możemy sobie przejść. Zaraz te wilki, jak przejdą na drugą stronę, to pewnie one znowu przyjdą do nas. Trzeba będzie je odgonić. Pochodnia się zaraz skończy. Wiecie co, ja już wymienię w razie czego, bo jeszcze nie mam takiego refleksu pewnie. Okej. Okay. I przechodzimy na drugą stronę. O tym właśnie mówiłem. Okej. Okay. Okej, okay. Jeszcze się dziwne, bo boją się, ale... A tych pochodnia. No spróbujmy rozpalić i spróbujmy się ich pozbyć tak... mocniej powiedzmy. 60% mamy na to. Już, wiecie co, dodam to paliwo, bo jakoś mi nie... albo... Mamy pochodnie, to nie. Nie, nie dodajemy. Nie jestem pewien, czy jak ognisko już stoi, jakby nie rozpalone jeszcze, to one już nie mogą podbiec, czy... Czy to się może jakoś zbugować pewnie, więc nie ma co na to liczyć. Teraz się uda. Okej. Okay. Udało się, dodajmy tutaj troszkę... Pochodnie mamy tylko, dodajmy dwa patyki. I tak, teraz jak podbiegną, to trzeba będzie rzucić. Dobra, zadziałało. Rzucę tyle patyków, ile mamy, chociaż nie mamy ich za dużo. Najlepiej rzucić im... dosłownie w pysk tą pochodnią, ale... tak jak wezmę jeszcze jedną, to może być problem. Wiecie, żeby nie za... Musi ta pochodnia ich dotknąć jakby. Tak to nie zadziała. No podbiegnijcie jeszcze raz.
tak to się boją niechcący, niestety. Weź. To musimy zgasić. Tutaj się jeszcze boją. Nie mam patyków kompletnie, to jest mój problem. No chodź tu. Dobra, dostał i teraz do ogniska szybko. Tu muszę dodać pochodnie, te dwie słabe. One działają jak patyki wtedy. Naszą pochodnię wyjmujemy, podpalamy. I jeszcze raz podejdźmy do nich. Ale trzy są, nie chcę tak daleko rzucać. Musi ich dotknąć ta pochodnia jakby. Dobra, i jeszcze raz to samo. Nie tak. No, no, no. Jak z górki zbiegają, to jest dosyć problematyczne, bo mogą zaatakować. To ognisko zaraz gaśnie, ja muszę jakiś patyk podnieść. Tu jest patyk. One mają już połowę wytrzymałości tylko swojej. To jest dobrze. Jak będzie ich więcej, to zacznie się problem. Czekajcie, dobra, teraz zaryzykuję. Ale rzucimy w jednego. Nie mogą mieć mnie pod kątem jakby. Spadaj. Spadaj. Dobra, jeszcze raz do tego ogniska podejdę. Nie można być plecami do nich. Tutaj jeszcze żarzące się tylko patyk dodajmy. Minuta, słabo, dobra. Musi go dotknąć, no cholera. Nie działa to za bardzo. Pochodnie jeszcze tylko troszeczkę zostało. Dobra, muszę znaleźć patyki. Bo bez tego nie damy rady. Dobra, teraz trzy podbiegły, więc tak szybko nie podejdą do nas. Musimy odejść i tu są patyki. Dobra. Spadaj. 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 Jo. Kolejne patyczki, dobra. Kolejne badyle. Dobra, radę na spokojnie, jeszcze nas nawet razu nie dziabnęły, więc jest dobrze. Spróbuję... Oj, nie mam z czego rozpałki zrobić, o cholera. I co, trzeba wrócić do tamtego ogniska, w takim razie liczyć na to, że jeszcze węgle się żarzą. Dobra, teraz podbiegnijmy. Padaj, pochodnia jest w słabym stanie. O cholera, dobra, raz nas dziabnął. Biegniemy teraz szybko do ogniska, miejmy nadzieję, że... Tak go przestraszyć. Cholera, już tu się nic nie żarzy. Katalizator? Nie mam podpałki, cholera. Nie będzie dobrze, nie będzie dobrze, moi drodzy. Wracamy przez most w takim razie. Muszę się na chwilę schować. Muszę zrobić jakąkolwiek podpałkę, bo... O tym kompletnie zapomniałem. Mamy znowu badyle. Kolejne. Jak nam zgaśnie ta pochodnia, to będzie już... Nie za fajnie, tu będą podpałki. Tu będą kolby pałki, a z nich są podpałki. Kolby pałki to podpałki. Szybko, bo nam zostało... Będą to kolby pałki, czy nie? Dobra, nie ma. Niestety, stworzyłbym z patyków, ale musiałbym się zatrzymać na chwilę. Podejdźmy jeszcze tu. Nie, bez podpałki. Dobra, wejdę na chwilę tutaj. Zgaśnie nam ta pochodnia, trudno. Rozpalimy zaraz raz jeszcze. Ale musimy stworzyć podpałkę. 5 minut, dawaj. Trochę nam temperatura spadnie. Przynajmniej ognisko mogę zrobić. I tak, ognicho. Niech będzie w tym miejscu. Znowu katalizator, podpal. Dodajmy patyki. Weźmy pochodnie, o właśnie. Teraz trzeba to... Nie bójcie się, nie bójcie się. Teraz dostanie w łeb, pięknie. Dodamy ile patyków się da. Znaczy może bez przesady. O, dobra, zaraz pozbieram te pochodnie, to nam troszkę to... Odda patyczków. Ale powiem wam, że jest tu dosyć niebezpiecznie. W takim wydaniu. O, uciekły, patrzcie. Uciekły. Dobra, to weźmy stąd ile się da tych pochodni jeszcze. Kolejne, trochę słabe, no ale...
Dobrej to. Musimy się przemieścić do jakiegoś budynku. Ojojoj, słabiutkie wstają. Tutaj to jest... No nie ogrzejemy się w takim miejscu. Nie wiem ile mam tych patyków, bo się troszkę to... buguje. Trzy, ojojoj. Okej. Jeszcze jedna fajna powstała i czy zdążę tą? Jeszcze jedną wyjąć? Nie, już nie zdążę. Jak dodam jakąś słabszą pochodnię? Dobra, no to mamy. I teraz można ruszać. Patyków nie mam, ale zaraz sobie zbierzemy. Ważne, że mam jeszcze jedną podpałkę. Zaraz może więcej znajdę. Lecimy do Blackrock. Te wilki przeszły na tą stronę jakby, więc... nie powinny już nam zagrażać z drugiej strony mostu. Przynajmniej tak mi się wydaje. To jeszcze tą różę sobie zbiorę. Wszystko tu na spokojnie trzeba robić, nie ma co panikować. Iś ty! O cholera, nie tak miał być. Dobra, przestraszył się. To jest chyba jeden wilk tylko, co? Dwa, okej. Okay. Dobra, dobra, spokojnie. O ty, dziadu, chciałeś mnie zaatakować. Dobra, 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 dobra. Bez tego. Pochodnia. Cholera, nie mam podpałki kompletnie. Dobra, spróbujmy tak. 40%. Słabo. Ale może się uda. Nie mam badyli, to jest problem. Do tego nie podejdą. No to wokół jakieś patyczki na pewno będą. O cholera, nie wyszło. Dobra. Robimy tak. Podpalamy od pochodni kolejną pochodnię. Tamten uciekł. Musimy patyki zebrać. Bez patyków to ja sobie tutaj dużo nie zrobię. Patyki są najważniejszą rzeczą w tej grze. Przynajmniej na intruzie. Padaj, dziadu. Czy my w ogóle nie jesteśmy... Nie, nie, nie krwawimy ani nic takiego. Dobrze. To pierwsze dziewczynie najczęściej tylko ubrania psuje. Więc tyle dobrze. Ogniska znowu nie rozpalę, bo nie mam już podpałki. Dobra, to po prostu biegniemy do Blackrock. Mamy kilka pochodni. Wtedy mieliśmy tylko jedną, która się kończyła. Dlatego to był problem. A teraz... nie będzie takie straszne. Nie wiem, jakby zareagowały wilki, jakbym po prostu położył pochodnie i zrobił tak jak ze zwykłymi wilkami, rzucił w nie kamieniem. Aby to przetestować. Ale wolę tego chyba teraz nie sprawdzać, wiecie? Dobra, odbiegły i teraz chyba już dobiegniemy do końca. O nie, wrócił się, patrzcie jeszcze. Chyba nic. Okay. Nie, tak to chyba... tak to ich odstraszy tylko, ale niestety nie zdejmie tego paska morali ich. Pewnie jakbym trafił go kamieniem w głowę, to by mu zdjęło trochę paska morali, ale... on od razu jak ja opuszczam pochodnie, to ucieka. Więc albo jak zaczynam mierzyć bardziej, o tak. Dobra, już nie zdążą tutaj podejść. Ładujemy się. Kawka. Mamy kawkę, dobrze. Tu już jesteśmy bezpieczni. Tu nie ma kompletnie nic. Okej, to niestety nie jest termos, bo termos dodali do gry. Książki mamy na rozpałkę, bardzo dobrze. Tu nie leży nic ciekawego, nie? I szafka. W szafce pusto, dobra. Otwieram sobie te drzwiczki i tu jeszcze mogą być wilki. Trzeba uważać. No właśnie, właśnie, ale to już zwykłe wilki, więc spoko. Tam sobie pójdę później, na razie idę się ogrzać jak najszybciej. Ty, wilku, musisz chwilę zaczekać. Też te wilki moim zdaniem są groźniejsze, bo tamte tylko mogą podgryzać, a te mogą... o! Mogą nas mocno ugryźć, złapać jakby i rozszarpać. O, jest podpałka, dobrze. Pochodnia nam się kończy.
To mnie niezbyt cieszy. Spokojnie, zdążymy jeszcze sobie ją zrestartować. Ek, zapal pochodnie. No i dobra. Tu mamy wszystko do sprawdzenia, kodzik i tak dalej, ale my na razie zmierzamy tutaj do środka, bo tu jest ciepło. Tak, tu dało się wejść, z tego co pamiętam. Tak jest. I tu już nam rośnie cieplutko. Fajnie, tu będzie wilk w worku. To jest tutaj zawsze, nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, może jakoś fabularnie. A my sobie przeszukamy całe to ambulatorium. Pił siarkowy. No, na razie nie chcę tego. Przeszukamy sobie to całe ambulatorium i pójdziemy do miejsca, gdzie można pójść w spanko. Antybiotyki. Bandaż, haczyk. Jeszcze jedno plastikowe pomieszczenie. Pojemnik plastikowy. Nic tu więcej już nie widzę. Śmietnik. Coś nam jest, ale to chyba jest ryzyko hipotermii. To nie ma co się przejmować. Zaraz spać pójdziemy, najemy się, napijemy, chociaż nie mam nic do jedzenia. Oprócz tego wilka. Wilka można zaryzykować, zjeść kawałek. Zjemy, wypijemy, pójdziemy spać. I nam się zregeneruje też życie, więc spokojnie. To mnie jakoś nie martwi. Może i z tym jedzeniem może być, bo ja nie mam nic do żarcia, dwie kolby. I to tyle. Tyle co mamy głodu by wystarczyło na wyspanie się i zregenerowanie życia, ale coś jeszcze znajdę do jedzonka. Okej. O, ile tu jest szuflad jeszcze do sprawdzenia. O, super, mamy chipsy. I jeszcze jedne chipsy, zajebiście, to już tutaj. I otwierasz do puszek, wow. Rewelacja. Tutaj nie ma nic, pochodnie zaraz trzeba odnowić. I tutaj też już nie było nic. Dobra, to zasuwamy dalej. Zjemy sobie później. Tu nie ma nic kompletnie oprócz tej skrzynki. Tamtą część powiedziałem, przeszukamy potem. Teraz idę tutaj. Wezmę od razu tą notatkę. Spotkajmy się w kopalni. No i właśnie w tej kopalni da się kodzik tutaj do tego zdobyć, ale to już wam pokazywałem w serii. Tu można wejść, żeby przejść na drugą stronę do tamy. Sobie jeszcze to przeszukam na chwilę, bo już nam się trochę ciepła zregenerowało. To może być jakieś ubranie. Pochodnia nam gaśnie. Zrestartujmy ją. Co to? O cholera. Na intruzie termos znalazłem, a na stalkerze nie mogłem znaleźć. Ale pięknie. To dla mnie specjalnie. Piotrze, dziękuję. O matko. Dla niewtajemniczonych, nie wiem czy to prawda czy nie, ale akurat jak ja powiedziałem o termosie, to po jakimś czasie pojawił się on w dodatku, tak samo sanki. Mam nadzieję, że to prawda, że to dla mnie, ale ja myślę, że dużo osób dawało ten pomysł do gry. Ale w głębi duszy chcę czuć, że to dzięki mnie ten termos jest w grze, więc nie psujcie mi tego. Musimy zobaczyć, jak on działa. Przenośny pojemnik utrzymujący temperatury napoju. Okej, czyli jak sobie jakąś herbatkę zrobimy, to możemy ją wlać do tego i on będzie dłużej ciepły ten napój. I można tam więcej przechowywać z tego co wiem. Czyli nie na przykład jedną herbatę, tylko 8 herbat. Fajnie, naprawdę fajnie. Preparat do usuwania pni nie chcę. Gazety, to się przyda jeszcze. Drewno oczywiście na opał. Bezpiecznik na wymianę, kable, to wam potem pokażę, o co tu chodzi. Wczoraj na streamie testowałem to. Byliśmy na lotnisku. Jak ktoś chce archiwalną transmisję zobaczyć, to można u mnie na kanale. Byliśmy na lotnisku, była tam mgła elektryczna. Mieliśmy bezpieczniki, kable i tak dalej. Naprawiliśmy jakby antenę. I dzięki mikrofalówce, krótkofalówce szukaliśmy ukrytych zrzutów. Mega fajna zabawa, naprawdę. To dodali coś fajnego do tej gry. Spodobało mi się to bardzo. Dobra, musimy dotrzeć. To jest kolejny nasz przyjaciel. Już tam czeka na nas. Ja sobie zmienię tą pochodnię jeszcze w razie czego. Chce nam się pić mocno. Dobra, zaraz już będziemy w środku.
i będziemy czuć się bezpiecznie. A mamy wilka. Dobra, ja już sobie podbiegnę, wiecie? To czasami... O, króliczek. Wziąłem go? Widzę, że się podniósł. To polują na te króliki. Sobie wbiegnę na szybko. Tam jeszcze można iść, ale później zamkniemy te drzwi. I tu już wydaje mi się, że jestem bezpieczny. Ale może mi się tylko wydawać. Można wejść na górę po drabinie, znaczy po linie, ale... Z pochodnią w ręku chyba się nie da, z tego co kojarzę, nie pamiętam już. Później sobie to zwiedzimy. Na razie interesuje mnie, żeby przedostać się tu. I tutaj, gdzie można spać. I potem będziemy zwiedzać resztę. Tego też na razie nie zbieram. Okej. I tu ognisko musielibyśmy chyba na dworzu zrobić. Ja tego zacznę. This will come in handy. O kurde, patelnia. Ja się kręcę, ale nowości tego na streamie też nie miałem jeszcze wczoraj. Tulsul to mieliśmy, okej. I worek zimechów to też mieliśmy. No to można tutaj coś pogotować. O, ale tutaj były dwa, tam miałem 8 ostatnio na lotnisku. Spróbujemy sobie coś ugotować. Jak już patelnię mam, no to trzeba spróbować, prawda? Pijmy sobie nie kawę, tylko tego... ten napój. Jeszcze jeden. No i już nie narzekaj, Mackenzie. Pochodnia nam się kończy. Co to? Odpalimy to ognicho. Ja bym tu wszystko pogotował sobie, bo mamy jakieś przedmioty do gotowania. Jeszcze zrestartuję pochodnię na kolejną. Okej. I ognisko chyba tutaj nie da się, prawda? Nie da się. Ale tutaj już się da. A jakbym stanął tu i w środku chciał postawić ognisko teraz? Nie. Myślałem, że działają takie błędy, ale niestety nie. Ale tutaj już mogę. Tu nic nie wieje, więc powinno być dobrze. Pochodni sobie spróbujmy. I tu książkę wykorzystajmy. Do tego to będzie 80%. Let's go. Ugotujemy tego wilka. Zjem go sobie, bo tam kawałki... Pierwsze kawałki można... O, nie wyszło. Gazetą. No dobra, niech będzie gazetą, a tutaj pochodnią. Kilka kawałków można zjeść i dopiero wtedy jest takie duże ryzyko na pasożyty. Więc musimy sobie skorzystać z tego wilka, jak już leża. Cholera, ile razy można próbować? No to chyba sobie nie odpala ogniska jednak. W takim razie tej nocy skorzystamy z tego, co mamy, z naszych zapasów. Tu jeszcze ten samochód może przeszukam z tą, z tym światełkiem. O, ja się kręcę. Czym słabiej? Chyba tego wcześniej nie było, że czym mniej mamy, mniejszy poziom pochodni, tym słabiej ta pochodnia świeci. Wydaje mi się, że teraz to dodali dopiero. Oj, oj, oj. Nasza pochodnia to już tak ledwo. W sensie nie mamy więcej pochodni, już to jest problem. Więc nie wiem, czym będę to świecił, żeby w ogóle przeszukać to pomieszczenie. Tu nie ma nic, tu są szafki, ale to za chwilę. Preparat do usuwania pni. Książki, gazety. Gazety się przydadzą. Na tym można rozpałkę zrobić. To już chyba nic nie ma. Łóżeczko do spania. Też wszystko przeszukałem? Nie, jeszcze te szafki tutaj. I tutaj. Okej. A, jeszcze lodówki i zamrażarki. Tego nie przeszukałem. Może jakaś rybka być? W zamrażarce. Piciu. I tu już więcej nie będzie, okej. Okay. To jeszcze te szafeczki nam zostały. A, jeszcze. Kibel. Kończy nam się pochodnia, wolałbym to jak najlepiej wykorzystać, nie mam więcej. Kolejne ognicho sobie z katalizatorem. Albo dobra, teraz w sumie można. Jeszcze, zobaczcie, cyk. Katalizator i... Nie, tym pochodnią. Papier gazetowy. No i niech będzie drewno. Okej, to wywalam. Wiem, że to było... To był jeden patyk tak naprawdę, ale już trudno. Godzinę 30 ogniska mamy. Tu jest węgiel, to sobie na wszelki wypadek zostawię. Oj, oj, oj. Zimno nam będzie. To wiecie co, zrobimy tak. Puszkę tu ustawmy.
Kawa nie, kawy nie chcę. Patelnia. Na patelni można... Wodę na patelni możemy zrobić. Da się tutaj jakieś ziemniaczki? O, proszę. Można sobie ziemniaki ugotować na przykład. Usmażyć bardziej. A czym to się różni? To jest to samo chyba, prawda? Przygotuj posiłek, dobra, 48 minut. A tu można wodę. Wejdźmy do środka, tu jest godzina 22. Ja jedną pochodnię sobie przygarnę w razie czego. Tu dodam jeszcze. No dobra, użyjmy tego węgla, będziemy stać przy tym, bo... Tak czy... Tak, temperatura wzrosła. Sobie zerknę tylko... Mamy odcinka, no to jeszcze chwilkę i kończymy. 2 godziny tutaj, 43 minuty gotowanie. Tego ja chciałbym sobie... Przenieść pusty. To znaczy przenieść. A, można na przykład wlać ten kubeczek z tego kubeczka do termosu. Okej. Okay. O, i zobaczcie, przeniesione. Ciekawe, okej. Okay. Chciałbym jeszcze... Czekajcie, co chciałem zrobić tu? 104 tego mamy. A, tego wilka, 2, 3. Godzinkę. Długo, ale dobra, ogarnijmy to. Okej, okay, nie wiem, czy nam się woda nie... Aha, woda się wypaliła, no trudno. Weźmy tylko ziemniaka, żeby się nie spalił. Nie, nic się nie stało, okej. Okay. Czyli tu jeszcze raz wodę wstawię. Też wody jeszcze mamy, to... To olać tak naprawdę. Tak, to olejmy to na razie. Na patelni usmażmy sobie stare mięso wilka. Jakiś większy kawałek, o, na przykład taki. A tutaj... Trójeczkę można wyrzucić. Czy to jest duży kawałek, czy mały? To jest duży, a ten malutki 18 minut. No to to sobie ugotujmy. To tutaj godzina 9, tak? A tu mamy już malutko zostało. Jeszcze patyków dorzućmy. O, niech będzie tak. 34 minuty. To zróbmy tak, a potem tu jeszcze ziemniaka wrzucę i się najemy na maksa na nos. 48 minut. Dobra, myślę, że będzie idealnie. No i mamy dużo jedzonka na zapas. Wilka można zjeść, ziemniaczka można... A czemu on już jest zimny? Jak go to położę, to on się ogrzeje? Mam nadzieję, że się ogrzeje. Dobra, tu jeszcze ponad 30 minut, to można coś wytworzyć sobie. Bandaże, czy ja potrzebuję bandaży 10 minut? No, przydałoby się mieć troszkę bandaży. 20 minut, dobra, to stwórzmy najpierw rozpałkę, żeby mieć. Okej. Okay. Patronek z brodaczki, to później... Mógłbym sobie ugotować dużo tych herbatek z dzikiej róży i wrzucić do termosu, ale na razie zróbmy bandaż jeszcze. Czy zorza jest? Tak, jest zorza, o cholera. Jeszcze 10 minut, tu już gotowe. Ziemniak nadal zimny, więc nic to nie dało. Można chyba podgrzać? Nie, nie można. No to ziemniaka od razu zjedzmy. Witaminę C dostaniemy z niego też. Woda spada. Pijmy sobie ten napój. Okej. Okay. Ziemniak 6 minut jeszcze. Tu można by na patelni może. Mamy tam... A, patelnia jest tutaj. To tutaj chciałbym jeszcze... nie, tego nie mamy gotowego. 22 minuty zostały. Jak to najlepiej zrobić? Chyba kawy, nie? To upuść. Musimy stworzyć jeszcze w takim razie... tą różę, ale to 15 minut to nie starczy. No trudno, dobra, to już nic tutaj nie będę kombinował. Pochodnie w ogóle możemy całą stworzyć, zobaczcie. Bo to paliwo potrzebne było, tak? To wiecie co? Stwórzmy sobie taką jedną pochodnię. Tu już nic nie będę robił. Weźmiemy sobie... ogniska pochodnie, żeby mieć jakąkolwiek. To zamkniemy. Pójdę jeszcze sprawdzić, co jest w łazience. Weźmy stąd 2 litry wody prawie. Dlatego nie chciałem wody gotować, bo i tak tego nie uniosę później. A trzeba wykorzystać to, co jest w kiblach. I tu jeszcze. No to mamy prawie 6 litrów wody. Same kibli. Oczywiście bierzemy to stąd, jakby ktoś się pytał. A nie tam z dna. Ale jakoś tutaj się z pochodnią stojąc tutaj, jakby było tak gorąco w środku. Jakby już miał nas poparzyć coś.
Już chyba nic nie leży, to bym wziął, ale to są... To jest 10 minut. Więc za chwilkę, jak nam zgaśnie pochodnia. I chciałbym jeszcze na górę wejść na chwilę, zobaczyć, czy tam nic nie ma. Ale tędy to się... Nie, tędy to się tam dalej idzie. Dobra, to zgaśmy sobie tą pochodnię. Schowajmy do plecaka. Przeszukajmy jeszcze szafki. Nie wiem, czy któraś nie będzie zamknięta. Były zamknięte na pewno na fabule, ale tutaj chyba nie. Nie, dobra, no to nic tutaj nie masz więcej. I jeszcze tą szmatkę sobie rozerwijmy tutaj. 10 minut i idziemy spać. Wszystko gotowe tutaj? Myślę, że wszystko gotowe, dobra. Zjedzmy sobie. Uwaga, jemy tego wilka. Mam nadzieję, że nic mi nie będzie przez to. Ryzyko pasożytów, ok. Ile procent? O, delikatnie. Jeszcze można zjeść troszkę. Napijmy się wody. Na maksa. No i co? Można iść w spanko. Myślę, że można iść w spanko. Tutaj sobie patyk jeszcze zróbmy z tego. I na 10 godzin do spania. Dobranoc, moi drodzy. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym filmie.